Andrzej Wajda został patronem jednej z suwalskich ulic. Imię Andrzeja Wajdy nadano ulicy usytuowanej między Stacją Pogotowia Ratunkowego a pierwszym liceum ogólnokształcącym. Małżonka pana Andrzeja przyjedzie w połowie marca do Suwałk. Będą jakieś tam spotkania, jak projekcja jakiegoś filmu i uznałem, żeby dobrze byłoby, żeby tą taką zacną postać przenieść gdzieś tam w tą przestrzeń miejską. Wątpliwości radnych i dyskusje wzbudziła natomiast propozycja nadania nazwy innej ulicy, powstającej dopiero pomiędzy ulicami Staniszewskiego i Sianorzędź. Propozycja nazwy brzmiała stulecie odzyskania niepodległości Polski. Długa, wieloczłonowa nazwa nie wszystkim radnym przypadła do gustu. Nazwa ulicy składająca się z czterech wyrazów jest oczywiście jakimś przerostem. Nikt nie będzie tego oczywiście w żadnym wypadku pamiętał, bo skracane są wszystkie nazwy. I jak Państwo widzicie dobrze, najlepiej się udają nazwy, które mają jeden wyraz. Do wniosku radnego klubu Łączą Nas Suwałki przyłączyli się także radni PiS, podając konkretną propozycję. Ta nazwa ma być stulecia odzyskania niepodległości Polski. Poprawnie było odzyskania przez Polskę, tak, niepodległości. Więc nie do końca jakby to wybrzmiewa poprawnie językowo. Natomiast składam wniosek, aby ta ulica nazywała się Stulecia Niepodległości Polski. Dyskusja nie doprowadziła do przegłosowania uchwały. Ostatecznie spadła ona z porządku obrad. Do procedowania radni wrócą po ustaleniu wspólnego stanowiska.